Simba, król lew. Odcinek 22. Zaczarowana Dolina. Nie cierpię deszczu. Trochę deszczu jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Wiem, ale i tak go nie cierpię. Nie sprawimy, że przestanie padać, więc przestań narzekać. Chciałem, żeby było słonecznie, wtedy moglibyśmy pograć w piłkę. Teraz też możesz grać. Jasne, zmoknę, poza tym i tak nikogo nie ma na zewnątrz. Nawet ptaki przestały śpiewać. Słychać tylko, jak pada deszcz. A więc lubisz, jak śpiewam? Wiesz, dlaczego nie śpiewamy w taką pogodę? Nie mówiłem o tobie, kanarku. Widzę, że w taką pogodę jesteś jeszcze bardziej marudny. Pokażę ci, jak odwrócić uwagę od deszczu. Dobrze? Tylko szybko. Zanim stałem się tak mądry jak teraz, cały czas śpiewałem. Godzinami ćwiczyłem śpiew z przyjaciółmi. Pewnego dnia nagle pojawiła się burza. Robiło się coraz bardziej mokro i zimno, a my nadal śpiewaliśmy. Gdy spróbowałem zaśpiewać najwyżej, jak potrafię, zdałem sobie sprawę, że coś jest nie w porządku, ale wtedy już było za późno. Myślałem, że na dobre zniszczyłem swój głos. To było straszne. I to ma sprawić, że poczuję się lepiej? Teraz przynajmniej wiemy, dlaczego masz taki głos. Mój głos nie zepsuł się na zawsze. Gdybyś wiedział, ile trudu kosztuje mnie śpiewanie, doceniłbyś moją pracę. Piszczenie wcale nie jest trudne. Simba, czy on nie wie, że zdobyłem wszystkie nagrody muzyczne w tej okolicy? Naprawdę. Skoro skończyłeś opowiadać swoją głupią historię, idź zanudzać kogoś innego. Dlaczego zawsze musisz być taki niemiły? Ja jestem niemiły, a ty ciągle zanudzasz nas swoimi opowieściami. Sam, dosyć tego. Jak śmiesz tak do mnie mówić? Gdyby nie ja, nie mieszkałbyś tutaj. Wciąż byłbyś na plaży z tą swoją głupią piłką. Cofnij to, co powiedziałeś. Masz rację, to ty jesteś głupi, nie ta piłka. Powiedz to jeszcze raz, a pokażę ci, co się robi z takimi szkodnikami jak ty. Przestań, Sam, dosyć tego.
Co w was wstąpiło? Macie się przeprosić. Nie mów tak do mnie po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem. Nie pozwolę na to. Przestań. Przeproście się i zapomnijmy o wszystkim. Nie ma mowy. Jesteście obaj tacy uparci. Ja nie jestem. Widzisz, do czego doprowadziłeś? Ja? To jego wina. To on zaczął opowiadać tę historię. Rozmawiałem z Simbą. Jesteście śmieszni. To twoja wina. Posłuchajcie, wiem, jak sprawić, żebyście się nawzajem docenili. Sam, ty nauczysz kanarka paru swoich sztuczek, a kanarek nauczy cię śpiewać operowo. Zgoda, on ma dobry głos, ale opera to nie zabawa. Zaczniemy, jak tylko przestanie padać deszcz. Spójrzcie, przejaśnia się. Nie jestem tego pewien. Chodź, tylko spróbuj. No dobrze. Jestem gotowy. Dobrze. Wszystko w porządku? Nie. Jak na pierwszy raz, dobrze złapałeś. Dobrze. Chodź, pokażę ci, jak rzucać. Dobrze. Uwaga! To było sprytne. Za krótko to trwało. Wiedziałem, teraz mamy zepsuty cały dzień. Nie skorzystaliśmy z ładnej pogody. My zmarnowaliśmy? Wciąż się kłócicie. Arbor! Witajcie, dzieci. Cześć, Arbor. Co tu robisz? Musiałem się przejść w tak piękny dzień. Pogoda jest okropna. W takim deszczu nic nie można robić. Deszcz jest potrzebny, żebyście mogli się bawić. Powinniście się cieszyć. Gdyby nie deszcz, nie urosłbym i nie mógłbym was chronić ani uczyć. My też będziemy tak duzi jak ty? Obawiam się, że nie będziecie tacy wysocy. Arbor, jestem przez ciebie cały mokry. Chyba nie jesteś taki jak kanarek. Nie rób tego. Woda jest źródłem życia. Sprawia, że rośliny i kwiaty rosną. Bez wody dżungla by nie istniała. Gdyby nie było dżungli, nie mielibyście gdzie mieszkać. Deszcz jest bardzo ważny. Bez wody rośliny nie wytwarzałyby dla nas tlenu, prawda, Arbor? Zgadza się. Skąd on to wie? Wiem, jak ważna jest woda, ale czy nie wystarczy tego deszczu na dzisiaj? Wspaniale, mój głos jest idealny, jak zawsze. Łap. Złapałem. Kanarku, masz to kopnąć. Czas na lekcję śpiewu operowego. Teraz? Tak, chcę odbyć przynajmniej jedną sesję na wszelki wypadek, jakby miało zacząć padać. Twoja kolej. Spróbuj sam. Kanarek nauczył się grać w piłkę. Zupełnie nie tak. Użyj swoich płuc, nie nosa. Usiądź prosto i skoncentruj się na oddychaniu. Rozluźnij się, oddychaj głęboko. Staraj się mniej śpiewać nosem. Uda ci się. Musisz się bardziej rozluźnić. Skoncentruj się na oddychaniu. I rozluźnij swoje gardło. Nie za bardzo. Hurry!
Pośpieszcie się, to chyba stamtąd dobiega. To chyba coś poważnego. Musi go boleć. To trudne. Powinieneś teraz odpocząć. Gdzie on jest? O co chodzi? Słyszeliśmy okropne wycie. Brzmiało, jakby ktoś cierpiał katusze. Co się stało? Nikomu nic się nie stało? To znowu tygrys gonił was? Chyba znowu wyobraźnia płata wam figle. Tym razem nie, Simba. Jestem pewien, że słyszałem wycie i najprawdopodobniej to był Sam. Widzicie? Nic mu nie jest. Zajmijcie się czymś innym i przestańcie nas straszyć. Kanarek ma rację. Wielki, to wasze ciągłe poszukiwanie skarbu ma duży wpływ na waszą psychikę. Na pewno coś słyszałam. Odpocznij sobie, Alex. Simba ma rację. Moje uszy nigdy mnie nie mylą. To na pewno dobiegało stąd. Chodźmy, powinniśmy się zdrzemnąć. To byłoby straszne. Dziękuję, że mnie kryliście. Jesteście wspaniali. Szczególnie ty, kanarku. Musimy wspierać się nawzajem, prawda? Widzę, że nauczyliście się czegoś o przyjaźni. Wspieranie się nawzajem jest ważne. W nagrodę mam dla was niespodziankę. Naprawdę? Niespodziankę? Super, uwielbiam niespodzianki. Gdzie ona jest? To nie taka niespodzianka, jak myślisz. To nie przedmiot, to piękna dolina. Widzieliśmy już tutaj wszystkie doliny, Arbor. Wiem, że zaczęliście odkrywać dżunglę, odkąd nauczyliście się chodzić, ale tej doliny nigdy nie widzieliście, bo jest tajemnicza. Jest nietypowa, pełna pięknych kwiatów z całego świata. Niewiele osób tam było. Na co czekamy? Chodźmy tam. Nie tak prędko. Zanim tam pójdziemy, chcę, żebyście zachowali te tajemnice tylko dla siebie. Jasne. Słuchajcie teraz uważnie, inaczej tam nie traficie. Idźcie w stronę klifów. Później kierujcie się na zachód, w stronę lasu, aż dojdziecie do skalistej góry. Pod ścianą stoi bardzo stare drzewo, to strażnik doliny. Musicie wejść do tego drzewa i spytać się, czy możecie wejść do doliny. Mamy powiedzieć, że nas przysłałeś? Tak. A teraz idźcie już. Do widzenia. Chodźmy. Dzień dobry, panie drzewo. Jestem Simba. Arbor przysłał mnie i moich przyjaciół do ciebie. Powiedział nam, że pozwolisz nam zobaczyć tajemniczą dolinę. Arbor mówił, że kiedyś będziecie chcieli mnie odwiedzić. Witajcie. Zanim wejdziecie, muszę się upewnić, że nie zburzycie spokoju w dolinie. Nie możecie walczyć przy tych delikatnych kwiatkach. Będziemy grzeczni, panie drzewo. Rozstrzygnęliśmy wszystkie spory wcześniej. Nagrodę Arbor przysłał nas tutaj. Dobrze, miłego pobytu w dolinie. Gdzie te wszystkie kwiaty, o których mówił Arbor?
Jak tu pięknie. Can you believe this place? Wszystko tak pięknie pachnie. Tym kwiatom na pewno nie zaszkodził deszcz. Patrzcie, jak świeżo wyglądają. Świetne miejsce. Czy to piękno nie sprawia, że chcesz zacząć śpiewać? Ledwo się mogę powstrzymać. Nie posunąłbym się aż tak daleko, kanarku. Powiedziałem tylko, że bardzo ładnie tu pachnie. To zawsze coś. Pomocy! Nie ruszajcie się. Pomocy! On mnie zaraz stratuje. Słyszeliście to? Co się dzieje? Pomocy! Jego łapa się zbliża. Znów to słyszałem. To dziwne. Te głosy dobiegają ze wszystkich stron. Skąd one dochodzą? Gdybyście rozejrzeli się poza czubki własnych nadętych nosów, domyślilibyście się, o co chodzi. A teraz zabierzcie swoje włochate łapy z dala od niej, zanim zrobicie jej jakąś krzywdę. Przepraszam, nie miałem złych zamiarów. Nie zauważyłem cię. Jasne, chyba nie sądzisz, że się na to nabiorę. Zaraz dam ci nauczkę. On nie żartuje. Co mam robić? Przestań, bo zaraz się zdenerwuję. Mam przestać? To moja dolina. Zostaliśmy tu zaproszeni. A ja... Zaczekaj. Nie chcieliśmy cię zdenerwować. To piękno nas tak poruszyło. Nie nabiorę się na tę sztuczkę. Myślicie, że zmięknę, jak usłyszę parę pochlebstw? Hibiskusie, skoro strażnik ich wpuścił, pewnie nie mają złych zamiarów. Racja. Skąd mamy wiedzieć, że nie oszukali go, żeby się tu dostać? Nie sądzę. Są przecież przyjaciółmi Arbora. Przestańmy już. W tej sytuacji jego zdanie się nie liczy. Boicie się? Ja tak. A on? Ja też. Dobry wybór. A teraz możecie w spokoju zwiedzać dolinę. Nie będziemy was już straszyć. To było bardzo niemiłe. Nic dziwnego, że nikt do nas nie przychodzi. Nie przejmujcie się hibiskusem. On zawsze potrafi wszystko zepsuć. Jesteście pierwszymi gośćmi, z którymi hibiskus się spotkał. Mamy nadzieję, że nie macie nam tego za złe. Pewnie, że nie. Sami znamy parę osób podobnych do hibiskusa. Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego zachowania. Hibiskusie, przywitaj się ładnie z naszymi gośćmi. W imieniu nas wszystkich serdecznie witam was w naszej zaczarowanej dolinie. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni. Dziękujemy. Doceniamy waszą gościnność. Obiecujemy patrzeć pod nogi. Jeśli znów coś zdepczecie, będziecie mieli ze mną do czynienia. Tego byśmy nie chcieli. Bawcie się dobrze. Do widzenia. Dziękujemy. Prawie jak we śnie. Spójrzcie, jak tu ładnie pachnie. Pewnie chodzi mu o nas. Wszyscy uwielbiają róże. On musi się znać na kwiatach. Dziękuję. Spójrzcie, to migocząca kamelia. Dziękujemy wam za wszystkie komplementy. Miłego pobytu w dolinie. Dziękujemy, Kamelio. A co z nami? My nie jesteśmy ładne? Patrzcie, jak promienie słońca sprawiają, że rozkwitamy. Pochodzę z tropików. Mam bardzo radosne usposobienie. Jesteśmy kwiatami czerwonej wiśni w pełnym rozkwicie. Czyż nie wyglądamy fantastycznie? A my jesteśmy tulipanami, pochodzimy z Holandii.
Nie mogę się już powstrzymać. Wszystko tu jest takie piękne. Wszystko w tej dolinie domaga się muzyki. Zostaniecie z nami jeszcze trochę? Niestety, musimy już iść. Dziękujemy, że nas odwiedziliście. Miło było was poznać. Do widzenia. Pozdrówcie od nas Arbora. Żegnajcie. Przyjdźcie wkrótce. Co się stało z twoją piłką? Tutaj sam. Gdzie? Tutaj. Niesamowite. Nawet nie zauważył, że zgubił swoją piłkę. Teraz moja piłka też tak pięknie pachnie. Dziękuję. Nie ma za co. Do zobaczenia. Przepraszam, że przeze mnie kichasz. Nic nie szkodzi. Było cudownie. Do widzenia. Będziemy za wami tęsknić. Wspaniały dzień. A nie mówiłem? Sprawiłem, że zapomniałeś o deszczu. Udało ci się. Pamiętajcie, że gdyby nie deszcz, ta dolina nie istniałaby. Dzięki Arborowi i zaczarowanej dolinie nasi przyjaciele nauczyli się, że przyjaźń i szacunek dla natury są bardzo ważne. Nie przegapcie kolejnych wspaniałych przygód naszych przyjaciół. Thank you.